Cześć! Jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z wyzwania Kompletne Drzewo w grze The Sims 4. Witam Was tak naprawdę w sylwestrowym odcinku. Na początek jeszcze sobie zrobimy tak naprawdę piżama party dla naszej Stelli, żeby tej mogła ukończyć swoją aspirację. No a następnie będziemy się już brali za sylwestra, sylwestra pełną parą również w Simsach, więc tutaj na pewno będziemy mieli jakąś imprezę sylwestrową wieczorem. No i oczywiście... I w ten przeddzień tak naprawdę Sylwestra chciałabym Wam wszystkim życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego na ten zbliżający się Nowy Rok, aby w tym Nowym Roku żebyście spełnili wszystkie swoje marzenia i pragnienia, więc serdecznie, serdecznie wszystkiego jeszcze raz najlepszego na nowy, nowy, nowy rok dobrze, poproszę Cię właśnie nasz tutaj ko kochany Leszku, abyś no, troszeczkę nam posprzątał, bo niestety nam troszeczkę brudno tutaj Tutaj na szczęście na górze jest dosyć ładnie, a ewentualnie tutaj trzeba byłoby wypelorować do perfekcji nam ewentualnie rzeczy. O, Ali, halo, 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 o i gaworzenie dla Lokiego, proszę. Młody, no jak ładnie, a młody fajnie byłoby za chwilę gdzieś tam przewinąć czy coś, ok. A młoda, zaczynajmy imprezę, zaczynajmy, zaczynajmy, zaczynajmy. Młoda też fajnie by było jakbyś gdzieś tam... E, Ukończył, czy przebrała się, co nie? No, o, widzę, że niestety nie jeden nocniczek jest, bym powiedziała do wyczyszczenia. <noise> Dobra, nie wyrzucaj już tych śmieci wszystkiego właśnie, tylko poodkurzaj, poodkurzaj ładnie. E, dziękuję, właśnie, to miałeś zrobić super. E, I e, dlaczego ty jesteś na dole? Halo? Czy drzemiesz bym powiedziała? Nie, 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 nie. O właśnie dzieciaki muszą coś zjeść. Właśnie, więc trzeba byłoby wyjąć. O, mamy pizzę zrobioną przez matkę. No, no to jak najbardziej. Aha, ale ty nie możesz zawołać na posiłek, ale ty za to możesz zawołać dzieciaki na posiłek. Super, 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 tylko ty masz co robić jakby. Dobra, nocnikiem zajmiesz się później. Więc ja ciebie poproszę, żebyś, o właśnie, sobie skorzystała może z toalety najpierw. Dzieciaki, widzę, już tam ze sobą rozmawiają, więc to też bardzo, bardzo, bardzo miło. No, a mamusia? Dobra, widzę, że mamusia gdzieś tam daleko już jest, więc dobra, nie wołajmy jej, ale nas niby chciała odwiedzić, no ale niestety. No cóż, zdarza się dzieciaki, zapraszam na pizzę. No, o i ty też będziesz jadni. ty nie. Ty pizzy nie jadasz, więc ty nie musisz, dobrze. Ale wiesz co, ja może ciebie poproszę, żebyś tutaj i zja zjadł pizzę pepperoni, bo przy okazji chciałabym, żebyś poznał wszystkie dzieci. W większości tych dzieci gdzieś tam możesz nie znać, bo to są dzieci, które właśnie zna nasz Leszek, więc tutaj to głównie jest właśnie jakaś nasza tutaj dalsza rodzina, można by powiedzieć więc poproszę właśnie, żeby tutaj dzieciaki też również sobie się pozapoznawały ze sobą więc tutaj jak najbardziej kto kogo nie zna, to jak najbardziej może się ze sobą przywitać, więc zapraszam, zapraszam wszystkie dzieci z rodziny, żeby jak najbardziej się tutaj razem znały, przynajmniej widzę, o ty jedynie zna, żeby znałeś Bartosza więc tym bardziej gdzieś tam dzieci mogą się ładnie ze sobą pozapoznawać. No, a Ty co? A Ty co? A Ty nie przeszkadzaj dzieciakom. Ty sobie możesz rozmnożyć żabkę. O, proszę bardzo, stworzyć pakiet plazmy, wypić pakiet plazmy i posprzątać te nocniki, o których wcześniej mówiłam, więc... A, ten górny już wyczyszczony, więc przynajmniej jeszcze ten dolny. A Ty co? Poszłaś spać? O, młoda sama poszła spać. E, młody... O! I proszę bardzo, kucharka czy mikserolożka? Ty chyba mówiłam raczej, że w mikserologię pójdziemy. Więc proszę bardzo, mamy to... A młody tutaj śpi. Dobra, młody, użyj pieluszki, i matka tutaj do ciebie przyjdzie i się tobą zajmie. No, bo mamy niestety oczywiście mocny, mocny rozgardiasz. A a tobie tutaj cały czas gdzieś tam ząbek trzeba byłoby wyrwać, więc wyciągnąć sobie ruszając ząbek mogłabyś jak najbardziej. Och, i zrobiłaś to! Jej! Dobra. I co my tutaj mamy? O, pan Cyprys pań! Właśnie, właśnie się tutaj pojawił i się przemienił. Pierwsi goście dla Loki'ego odblokowani. <grymne> Żeś się przebrał, Cyprys? Zmieniłeś strój totalnie, bym powiedział, ale okej, okay, no. no cóż, no zmieniłeś to zmieniłeś. Mam nadzieję, że tutaj też damy radę, żebyś ty go tutaj ładnie przewinęła, proszę bardzo. A młody, co ty tam umiesz? Umiesz już raczkować? Nie umiesz, ale pełzać i siedzieć Umiesz i chwyt szczypcowy też masz. Ok, więc fajnie można byłoby Cię spróbować nakarmić na e, może na krzesełku czy coś. Więc okej, okay, dobrze. Dobrze. E, I Ciebie poprosimy ewentualnie, żebyś też e, zrobiła. E, poproś gości o rozłożenie tutaj właśnie ich śpiworków Zobaczymy, gdzie wszyscy położą śpiworki, gdzie będzie miejsce. <laughs> tutaj proszę bardzo na samym środku. Super idealnie można by powiedzieć. <laughs> Dobra, ale możemy też utworzyć grupę z dzieciakami. Proszę bardzo, utwórzmy sobie grupę z dzieciakami i też sobie jest włączona muzyka. Nie, to włączmy sobie jakąś może muzykę alternatywną i zapraszam do wspólnego tańczenia dzieciaki razem. Zapraszam, zapraszam. Chwilę razem z sobą potańczmy. Młody tutaj razem z matką coś robi, ale matka mogłaby również młodego tutaj. Podać mu właśnie pierwszą kaszkę i takie rzeczy, bo jeszcze tego chyba. Ach, no właśnie, tak się, tak się obawiałam, że niestety przez ten śpiwór to tak może być. Aha, tu jest kilka śpiworów w jednym, ok? Nic nie mówię, nic nie mówię. Dobra, przełożymy sobie może krzesełko. Chciałam powiedzieć, gdzieś tutaj, ale nie mogę. Mogłabym tu na środku pokoju go, go, go ustawić. A jakbym zrobiła, o, w tę stronę, może tak to spróbujemy zrobić. O, może jak w tę stronę będzie, to może udaje się właśnie poczęstować młodego tym, tą pierwszą kaszką, czy czymś, co nie? No, a ciebie poproszę, żebyś tutaj tak za bardzo się nie interesował. Możesz posprzątać na przykład, więc tutaj zapraszam właśnie do jakiegoś takiego, bym powiedziała, raczej takiej roboty. No, i tutaj możesz spróbować młodego poczęstować kaszką. No, a dzieciaki miały iść. Tańczyć? <laughs> nie wiem dlaczego. O, pierwszy posiłek odblokowany. Nie wiem dlaczego jakoś tak dziwnie idą. Dlaczego <laughs> tak. A bo tu pewnie przejść nie mogą przez te wszystkie. <laughs> tu pewnie przejść się nie da. A, no dobra, dobra. Tutaj się pewnie przejść nie dało. Ok, dobra. To tak to zrobimy. <laughs> Żeby tu było przejście. No. <laughs> Więc oni tak jakoś na koło idą. <laughs> Ale czujesz się zbyt nieswojo, żeby to zrobić? Żeby tańczyć? No naprawdę... Nie, to wejdź do domu, wejdź do środka. Zapraszam. To teraz już nie będziesz się czuła tak nieswojo, to możecie tańczyć razem. <grych> Dobra. I spróbujmy opowiedzieć historię. Proszę bardzo, bo to musimy jeszcze zrobić. O inwazji można powiedzieć. Spróbujmy opowiedzieć historię. Zróbmy to. Spróbujmy to zrobić, a ciebie poproszę, żebyś zaprosił mamę do środka, bo kolejny raz przyszła. Brawo! a młody co mały śpi sobie nie, 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 młody nie śpimy jeszcze młodemu chciałabym jeszcze dać przekąskę więc spróbujmy jeszcze to zrobić i widzę, że niestety śmierdzisz strasznie kochana, więc ewentualnie szybka jakaś kąpiel też byłaby dobra, co nie? no a później sobie możesz dojeść to no i jak młody zje, no to wtedy może ewentualnie coś będziemy mogli zrobić czy ty opowiadasz tę historię? no z tymi historiami chyba będzie ciężko więc wiesz co? bo jest już północ, a czas by też fajnie byłoby później zrobić imprezę sylwestrową, więc idźmy po prostu spać. A więc wszystkich zapraszam do ładnie spania. Dzieciaki, ładnie śpimy. Sobie ty też możesz iść, nie, nie będziesz spał w śpiworze, a ciebie chciałam poprosić, żebyś, żebyś poszła spać w tę te... O, umieść ząb pod poduszką i zaśnij, wtedy dostaniesz prezent od zębowej wróżki. Tak to zrobimy. Mamy już prawie ósmą rano, więc można byłoby wstać. Proszę bardzo, dostaliśmy simolonki. No i co? I można byłoby ukończyć imprezę. Tak, i ukończyliśmy aspirację. Brawo, 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 brawo. I dzięki temu mamy wzorową gościnność, taką nową cechę nasza młoda dostała. Super, bardzo fajnie, bardzo miło. Co tutaj mamy? Pierwsza wygrana w kulki. O! Jest, takie, jest taki etap, jest takie doświadczenie ciekawe, ciekawe, ciekawe. Dobrze, i w takim razie możemy wybrać jakąś nową aspirację. Ciało i umysł to chyba jest taka aspiracja, właśnie, która też usiądzie na rowerze, właśnie. To jest coś, co też bym powiedziała, można by ładno, ładnie i fajnie zrobić, wzbudzić pewność siebie. Już jesteś pewna siebie, więc można byłoby to łatwo, łatwo zrobić. Więc zobaczymy, czy nam się to zaliczy. Czy nie, to chyba musi być nowe wzbudzenie pewności siebie, niestety. No dobrze, ale mamy to jakby co? Przynajmniej częściowo dzieciaki już też idą do domków, więc <grywki> mam nadzieję, że dosyć szybko sobie ją pójdą. No a my wieczorkiem gdzieś tam będziemy mieli imprezę, a więc będziemy sobie robić imprezę, tak jak mówiłam, sylwestrową na dzisiaj. Młoda, co musi, musiałaby zjeść, jeszcze tutaj tylko wyobraźnię mamy do dokończenia. Ty masz, 0 zarodnie do zmiany grupy wiekowej, więc jakbyśmy gdzieś tam mieli powiadomienie o tym, że są Twoje urodzinki, to można byłoby je Tobie wyprawić podczas imprezy sylwestrowej. Fajna, fajna, ciekawa, można by powiedzieć, opcja, którą można byłoby wykonać. A ja muszę tutaj oczywiście również to pozamieniać i proszę bardzo ładnie dostawić w tę stronę. To był nasz. Bym powiedziała, obiekt, więc ten obiekt mogę przenieść do wyposażenia rodziny. To nie mam pojęcia, ktoś tutaj śpi, ale właśnie możemy. O tak, proszę bardzo. E, lubi gotowanie, okej, okay, możesz lubić gotowanie. Nie jesz, ale możesz lubić gotowanie, proszę bardzo. Jeśli jeszcze jakiś dzieciak gdzieś śpi, to można go w ten sposób zresetować, żeby sobie już szedł do domku, więc dziękujemy za spanko, ale do widzenia. O, i przez pana noc dla młodego. Super, bardzo fajnie. Więc ewentualnie tam jeszcze gdzieś tam nauka raczkowania. Masz jeszcze dwa dni, więc bym powiedziała całkiem sporo. A i nie wiemy, jaki jest Twój trzeci jeszcze cecha, więc tutaj fajnie byłoby ją gdzieś tam odkryć. Ale bardzo fajnie, bardzo miło, więc może powoli do raczkowania będziemy się tutaj młodym przymierzać. Nie wiedziałam do końca, kogo, za, kogo przemienialiśmy w poprzednim odcinku: Wy Wampiry, ale widzę, że Magnolia Mur, proszę bardzo, przemienia się wampira, więc zgadłam, zgadłam, zgadłam. Nie pamiętam kogo jeszcze tutaj. E, czy to był MSO, Emerson Lesien, czy tutaj Grzegorza Kiyama, prze... tutaj przemienialiśmy? Nie pamiętam. Kompletnie, kompletnie nie pamiętam kogo przemienialiśmy, ale e, musimy szkolić naszych potomnych, więc e, może tutaj właśnie vampir zaproponuj vampirze szkolenie. Proszę bardzo, zapraszam, zapraszam. A pan, co pan robisz? Halo! Panie Grzegorza Akiyama, co to jest? I chcę pana tutaj, bym powiedziała gdzieś tam, nie trzymaj młodej, tylko zaproponuj szkolenie swojej potomnej. Halo, Magnoli, proszę bardzo. Zaproponuj wampirze szkolenie, proszę. O, i Emerson Leszien, to też była ta osoba super. Brawo, halo, zaproponujesz to wampirze szkolenie, czy nie? Halo, wampir, zaproponuj wampirze szkolenie. No nie zajmuj się dzieciakiem. Halo, odłóż dzieciaka. Dobra, możecie mieć trudną dynamikę, ale odłóż dzieciaka, bym powiedziała. Yy, młodą trzeba wykąpać, ale widzę, że młoda daje sobie radę, więc młoda ewentualnie może sobie pójść bawić się w budowanie i dziękuję i dzięki temu nie będę jej musiała niczego robić. Dobrze, no a my poproszę, zrobimy te... nie, nie zrobimy tego, co ja bym chciała. Dlaczego nie robimy tego, co chcę? Halo, moi drodzy Simowie, wampir, wampirze szkolenie, zapraszam. Możemy, czy nie? O, teraz chyba damy radę, co nie? Damy to wampirze szkolenie, czy nie? Chyba niekoniecznie? Chociaż? Może? <noise> Zobaczymy. Może damy radę. Dobra, dzieciaczki, co ty masz tutaj zrobić? Patrz w gwiazdy. A jakbym tobie powiedziała, żebyś patrzył w chmury, to też ci się zaliczy? Czy to muszą być gwiazdy? I ty musisz sobie zbudzić pewność siebie, no ale niestety pewna siebie już jesteś. Więc to takie łatwe nie będzie. O, czegoś tam uczysz. Okej, okay, dobra, dobra, dajemy radę. I ja cię poproszę, żebyś poćwiczyła jazdę na rowerze. I Paulina ma już wkrótce urodziny. O, proszę! Jak ten czas leci. Jak ten czas leci? Dobra, a, a ciebie to możemy wysłać w do domu Grzegorz, bo Ty tylko byś tam brał bo, kurczę, bym powiedział jakąś kąpiel, bym powiedziała w naszym domu. Nie ma. Nie ma żadnej kąpieli, nie bierzemy. Dziękuję. Dobra, młodego możesz... Nie, 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 nie to chciałam zrobić. Chciałam, żebyś szybko młodego nakarmił z butelki. Więc Emerson... Dziękuję. Porozmawialiśmy z Tobą. Dziękujemy. Też możesz iść do domu. <laughs> Jesteś, bym powiedziała, zrobiony. Dziękuję. Do widzenia. Jej, Grzegorz Akijama. <laughs> Chyba nie zajdziesz za daleko, bym powiedziała w tym stroju, ale okej, okay. ale okej. Okay. Za chwilę również pouczymy również Panią e, numer 3, Panią Magnolię Mur. No i będzie super. I jest super w sumie. Kogo my tu mamy? Emerson. A, Emerson wraca do, do domu. Okej. Okay. Dobra, a ty co? Jest, zaliczyło ci się i śpi w domku na drzewie przez 6 godzin. Ok, poziom kreatywnych i poziom umysłowych. Ok, w takim razie możesz zacząć od poziomu umysłowych. Zapraszam do nauki. no. A młoda uzyskała poziom umiejętności, więc brawo, brawo, brawissimo dla ciebie. Może wejść do środka. Twoja matka w sumie mogłaby wstać już, bo jest wyspana i mogłaby cię wykąpać. Nie wszystko musimy robić sami. Młodego, uuu, Lokiego odkładasz, a ja bym chciała, żebyś jeszcze go przewinął, a więc zapraszam, żebyś małego przewinął, o, już, że bardzo przewijamy młodego i młodego jak odkładasz, to posadź gdzieś tutaj, a nie na macie, bo on może się już sam bawić i sobie robić różne etapy, a ciebie szybko poprosimy, żebyś jeszcze Magnolię po, uuu, musimy odczekać. Okej, okay, to ja nie wiedziałam, że takie nie można trzech od razu. No dobrze, w takim razie, skoro musimy odczekać, to Magnolia Mur może lecieć do domu i ją kiedyś indziej zaprosimy, żeby ją tutaj ładnie pouczyć. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Myślałam, że może od razu będziemy mogli to pyknąć, ale w takim razie, skoro musisz odczekać, no to czekamy, czekamy, czekamy. Do naszego domu przyszła jakaś pani królik Wilder. I stwierdziłam, że to może być nasz kolejny wampir. Nie mam pojęcia kto to jest, ale możemy przemienić wampira. <grywia> więc spróbujmy, spróbujmy, spróbujmy przemienić wampira. Halo? Przemieniajmy wampira, zobaczymy czy się uda, czy się uda. No mamy już trzech potomnych, więc to też bardzo fajnie. Więc no, czwartego Sima przemieniamy w wampirka. Ewentualnie, no pani nie musi się przemienić. O, i zrobiłam imprezę z beczką, więc. A, i beczki nie kupiłam. <laughs> Robię imprezę z beczką, ale beczki oczywiście nie kupiłam, więc szybko kupmy beczuszkę. Beczka z. Beczka, 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 beczka. Dlaczego tutaj nie ma beczki? Dobra, beczka pewnie jest chyba gdzieś tutaj, więc tak, łatwo ją znajdę. Proszę bardzo, pierwszą z brzegu. Proszę bardzo, beczuszkę. Kupujemy i stawiamy, no bo taką imprezę gdzieś tam postanowiłam zrobić, więc na szybko, oczywiście, trzeba, trzeba to wykonać. I możesz sobie wypić pakiecik plazmy, proszę bardzo. Pani Królik Wilder już może iść, bo została przemieniona. Wampirka, ty położyłaś młodego spać? Nie, młody śpi sobie na podłodze. A ja bym ciebie poprosiła w takim razie, żebyś młodego położyła spać, żebyśmy tutaj mogli, więc żebyś mogła tego. Podnieść i położyć spać. Dziękuję. Ciebie poproszę o wspólną naukę, jakoś, bo ty już tutaj możesz sobie wszystko zrobić, już mamy gotowe, więc jak najbardziej zapraszam, zapraszam. No a młody pójdzie, mam nadzieję. Nie postara się zasnąć, mam musiać ją za chwilę ładnie położyć, spać. Aha, ty idziesz oglądać dziecko. No tak, no tak, tak myślałam. A ja bym chciała, żebyś tutaj zrobił sobie kolejny etap, więc przeczytaj poziom, żebyśmy mogli tutaj wejść na wyższy poziom wampirzmu, bo już nam niewiele, 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 niewiele dosłownie niewiele brakuje, więc fajnie byłoby to zrobić, a ty młodego połóż spać, nie wiem co chcesz zrobić z nim ale mogłabyś go położyć spać, no i młody sobie będzie ładnie śpiulkał, śpiulkał, śpiulkał a, a ty w takim razie zrobiłaś już nektar bo tobie kazałam i mamy jakości normalnej, to chyba tej jakości normalnej trzymamy chyba tutaj, ale warto byłoby też zobaczyć jak tam te nektary nam się tutaj prezentują. Mamy jakieś umiarkowanie leżakowane, super, umiarkowanie leżakowane, umiarkowanie leżakowane, super. Ten jeszcze nie leżakowany, umiarkowanie leżakowany, super. Umia Dużo mamy tych umiarkowanie leżakowanych, U, ładnie nam się wyleżakowały, więc o, krótko leżakowany i umiarkowanie. Widzicie co, ten krótko leżakowany, to ja bym na dzisiejszej imprezie otworzyła i się napiła. Więc przynajmniej będzie tutaj z czego wypić. A jak nam chodzi o te, umiarkowanie leżakowany, umiarkowanie, umiarkowanie i umiarkowanie, a ten długo leżakowany. Uuu, no to długo leżakowany to już też możemy sprzedać, bo będzie na pewno fajnie. Warte 3000. Super. I tutaj sobie sprzedajmy pozostałe. Bardzo ładnie nam poszło, bym powiedziała, więc bardzo, 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 bardzo dobrze. I zaczynamy imprezę. No, i yy, co tutaj jest? Uuu, jakaś propozycja pracy! Pewnie zastanawiasz się, dlaczego tak super tajna organizacja jak nasza zainteresowała się kimś tak znanym jak ty. O to właśnie chodzi. I co nam proponują? Proponujemy pozycję głównego detektywa i oczywiście ta rozmowa nigdy nie miała jas. A, tajny agent. W sumie, w sumie możemy przyjąć propozycję pracy jako tajny agent, bo mieliśmy i tak zmieniać pracę, więc tajnym agentem pozostać. Możemy, no niestety, logiki nie mamy, więc to trzeba będzie zrobić. Ale bardzo fajnie, bardzo miło. No i co? Główna interakcja: wypij cały beczkowy sok, więc jak najbardziej możemy iść za chwilę tutaj, przymocować kraniczek do naszej beczuszki. No i możesz skończyć czytać tę książeczkę. O nie, nie udało się. <ścoughs> y jeszcze raz przymocujemy kranik do beczkowego soku, spróbujemy, spróbujemy, a ty możesz odłożyć pranie. Nie mam dlaczego, pojęcia, dlaczego pijesz wodę ale mogłabyś tutaj pranie nam tutaj ładnie zrobić, więc zaprosimy i prosimy Cię, żebyś nalała 4 porcje, nalej 4 porcje również normalnego winiaczka, super, a więc to mamy zrobione i co, i teraz musimy się napić soku z beczki, no to jak myślę, że naj, naj, jak najbardziej możesz napełnić kubki sokiem, żeby tutaj było już również, tutaj napijemy również się wineczka, więc jak najbardziej pijemy, pijemy, pijemy sok z beczki. I innych zapraszamy również do picia seszko. A i zaprosiłam nam, a jeszcze nie możesz Wam piżego szkolenia zrobić? No cóż, miałam nadzieję, że może zrobimy, ale to może pod koniec imprezy z Cyprysem. Fajnem sobie coś tutaj zrobimy. I widzę, że niestety mamy w lodówce jakieś tutaj, bym powiedziała, resztunie, które się zepsuły. A ty powiedziałam tobie, żebyś wzięła resztki, a nie szła. Dlaczego nie możesz wziąć resztek? Halo, dobra, wyjmiemy coś z lodówki, bo nie mam pojęcia, dlaczego nie możesz wyjąć resztek, więc proszę bardzo, super zdrowa załatka. a to się zepsuło. Okej. Okay. W takim razie, jak to się zepsuło, to niestety musimy to wyrzucić. Mamy jeszcze tosta francuskiego, więc jak najbardziej, proszę bardzo, teraz możesz wziąć porcję. No, teraz możesz wziąć jak najbardziej porcję, a teraz nawet również możesz zawołać wszystkich na posiłek, żeby sobie tutaj jak najbardziej przyszli. A ja ciebie poproszę, żeby sobie wypił nektar winogronowy. u i dzieci, dzieci, dzieci drogie dzieci, ja może poproszę was o jakąś krótką drzemkę, bo was tutaj troszeczkę na tych rowerkach trzymałam, to niestety na tych rowerkach to niestety wam troszeczkę spadła tutaj energia, więc poproszę, żebyście troszeczkę poszły spać, a dorośli nam tutaj ładnie przychodzą. Ciebie poproszę jednak, żebyś jedzonka sobie nie brał. Widzę, że goście postanowili sobie różne rzeczy wziąć do jedzenia, no cóż, zdarza się. A ty jak najbardziej mogła sobie byś przyjść na jedzonko i sobie z kimś porozmawiać. Dobrawka jest w ciąży. Eee. Czy my cię pro prosiliśmy, żebyś zaszła w ciąży czy coś? Eee. No ja nie wierzę, no. Dobrawka jest w ciąży. Zapytajmy o termin porodu, no. No ja nie wierzę. No nie wierzę. Nasza dobrawka w ciąży, no. Niesamowite. Niesamowite. No dobrze, w takim razie poproszę tutaj e, o... O rozmowę też z simami różnymi. No to w takim razie my musimy wypić za ciebie. E, tutaj wineczko bym powiedziała, lampkę wina. No brawo, brawo, brawissimo, nasza e, dobrawka. Rodzinka nam się jeszcze bardziej powiększa. No z Helbertem pewnie jesteś w ciąży, co nie? No podziękujmy za przybycie, podziękujmy. No super brawo, brawo, bravissimo, naprawdę no to w takim razie ciebie nie będziemy prosić, żebyś a i tutaj butelka do wyrzucenia <grystanie> widzę, że tylko cztery porcje winiaczka są w takim razie z, z jednej buteleczki a młoda, o to jakaś rozgniewana porozmawiaj może z ciocią e, może o sobie porozmawiaj sobie również z e, innymi osobami e, proszę bardzo, więc proszę tutaj rozmawiać o podziel się miłością z ciocią dobrawką, bo jej widzę, nie znasz więc jak najbardziej możesz sobie spróbować tutaj już z różnymi Simkami, Simami porozmawiać, no. Zapraszam, zapraszam, nawet niektórzy z naszych dzieci są już, znaczy z rodziny są z nastolatkami, proszę bardzo, Joanna już jest nastolatką, więc jej dzieci niektóre są naprawdę, naprawdę już, bym powiedziała, dorosłe, super. I o, zapytajmy, czy możemy zobaczyć, jak dziecko kopie. Uuu, Stella przeschodzi przez pewien etap. Ciekawe, jaki, ciekawe, jaki, dobrze, ale możemy później opowiedzieć jeszcze jakąś historię. Yy, a Stella, ty już wstałaś? Tak, i teraz idziesz spać. <grydy> dobrze, przez jaki etap przechodzisz teraz? Podłości. Mm. Będziesz podłą smyczką. No dobrze. Jak chcesz być? O! I proszę bardzo, zobaczyliśmy tutaj dzieciątko będzie. W rodzinie kolejne super, a więc nasz Loki nie będzie najmłodszy. Nie będzie najmłodszy. Będziemy mieli jeszcze młodsze. E, dzieciątko, dobra, podzielisz się miłością Z ciocią, o i Rebeka ma urodziny I pytanie, czy jej teraz Wyprawiać te urodzinki? Nie, my co w niedzielę jej wyprawimy w następnym odcinku Niech ona teraz taka zmęczona Już nie, nie, nie ma Wiem, że jest impreza, wiem, że są wszyscy Chociaż, chociaż Troszeczkę mnie ciągnie do tego, żeby jej teraz zrobić te urodziny Ale, ale nie, nie, dobrze Nie mamy ciasta, nie mamy ciasta To w takim razie, nie dziękuję, dobra, cyprys Możemy cię już, tak, możemy cię poszkolić Zapraszam do szkolenia Cyprysa Pajna. No, super. Udam, uda nam się to. A tu mam jakieś winko niewypite. Dobra, ale ja Ciebie poproszę w sumie, bo tutaj trzeba posłuchać też muzyki ze stereo, więc może sobie włączmy jakieś karnawałowe rytmy. Nie za Artura Bierksena. No proszę Cię, no to musisz poznać tutaj, bym powiedziała troszeczkę rodzinki. No i idziemy sobie posłuchać muzyki, więc tutaj zrobimy również może jakąś grupę. I właśnie w tę stronę może pójdziemy bardziej. twórzmy sobie grupę właśnie z, z rodzinką, z Markiem, z mieszkiem, z Kolinem, i tak dalej, i tak dalej. I posłuchajmy sobie razem muzyki. Słuchaj wołowych rytmów. Razem zapraszam, zapraszam, zapraszam. Posłuchajmy sobie właśnie muzyczki razem. Czy ty poszkoliłeś? Chyba poszkoliłeś. Tak, przynajmniej się wydaje, że może poszkoliłeś tutaj naszych Simów. To co? No to. Napełnij kubki sokiem, jeszcze proszę bardzo, nowe, bo musimy spróbować wykończyć tę beczuszkę. O, proszę, 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 powoli nam się kończy. I co? Wykonaj stójkę na beczce. Może z Mieszkiem spróbuj. Chodź, Mieszko, wykonamy stójkę na beczce, co nie? No, pomożesz bratu wykonać stuje stujeczkę. A ty, młody, co? Młody, yy, wiesz co? Yy, młody, postaraj się jeszcze zasnąć. Ja wiem, że jesteś troszeczkę głodny. Ale jeszcze sobie chwilę pośpij, bo twoja w sumie energia nie jest zbyt wysoka i mógłbyś to zrobić. Ciebie poprosimy o toaletę, wiem, że jeszcze tutaj nie musimy nic robić. I co, Wy, wykończyliśmy? Tak, wykończyliśmy sok, beczuszkę z sokiem, super. A Paulina, Paulina, o droga, jakbym cię tutaj poprosiła, żebyś, nie wiem, na przykład zrobiła obejmij czy coś takiego z tutaj... Z nim, to coś zrobisz, a ty idziesz spać, co nie? Tak, ty idziesz młoda spać, więc tutaj nie będzie z tobą problemu. Ty widzę, że nie obchodzisz święta, więc skoro nie obchodzisz święta, to ja cię jedynie poproszę, żebyś może sobie coś zjadł. Tu mamy jeszcze jakieś jedzonko, mamy coś jeszcze. Mamy omlecik, więc też sobie możesz wziąć. Proszę bardzo, jedzonko. Ty jesteś w sumie zmęczona, ale ty w sumie też widzę, że nie obchodzisz święta. Właśnie jeszcze nie, nie sprawdziłam, czy jest jakiś mod który by nam to wszystko tutaj zmieniał. No i co? I co? I tutaj jakieś miłości będą. Wiecie co? Może zrobimy jakieś takie mm, rzeczy typu obejmi, ale to takie romantyczne. Zobaczymy, czy, czy zareaguje na to. Tak! Leszek zareaguje. Leszek zareagował. Leszek tutaj, że bardzo spoliczkuje żonę. Mamy! Policzek! Mamy policzek. O! Jaż nawet wyszedł z domu. Leszek! aż wyszedłeś z domu. Dobra, ale no musimy sobie też iść oglądać imprezą sylwestrową, więc impreza z beczką e będzie świetna. Ty co? Młoda miała spać. No, co ty jej robisz? Młoda miała iść spać, więc niech śpi. Młoda śpi, młoda śpi. I niech cię matka gdzieś tam nie budzi ani nikt inny. Tutaj nie powinno być żadnej muzyki. Młoda powinna spokojnie. Dlaczego nie możesz spać? Dobra, bo lecisz z nóg. Okej. Okay. I, I matka też coś chcecie oglądać. Matka to ty w ogóle iść na... Na toaletę mi tutaj nic nie rób, zapraszam, a później idź sobie oglądać odliczanie do północy, super, proszę o odliczanie do północy, o oglądanie wspólnie odliczania do północy, a młoda, no niech idzie spać, niech idzie spać, ty też nie odliczasz niczego do północy, więc też możesz iść spać, bo niestety... Ale Święto, bo przecież robiłam nią postanowienie. Właśnie. To się chyba dzieciako musiało zbagować, bo wcześniej miały. Naprawdę wcześniej miały. Widziałam to. A teraz będziesz sprzątała wszystkie talerze? Nie, dziecko kochane, idź spać. Talerze się wszystkie posprząta e, dosłownie e, później. Idź, leć, spać. I proszę bardzo. O, bracia się jednak przytulili. Proszę. A wy się pocałujecie? Pomimo tego. O, jest jakiś pocałunek. No proszę, proszę. Mamy jakiś jednak pocałunek, w takim razie może jakieś takie bym powiedziała przeprosinowe barabara. -bara. <laughs> Dobra, yy, i wyślemy również może wszystkich do domu, a więc goście e, dziękujemy, impreza się skończyła. E, a my co? A my co? Pożegnaj wszystkich, pożegnaj, pożegnaj, pożegnaj. Miało być barabara. Yy, -bara. Pójdziemy na to barabara -bara, czy nie? Halo, halo, moja droga Simeczko. Mieliśmy iść. A ty młoda śpisz czy nie śpisz? Ona, ona może spać czy nie może spać? Wiecie, co ja ją zresetuję? Bo ona coś dosłownie jest chyba w pozycji T? Nie, dobrze już myślałam. Idziesz spać czy nie? No, dobra. Młoda śpi. A ty nie oglądaj dziecka, bo ja nie wiem, czy to jest przez ciebie, czy to nie przez ciebie. Zapraszam tutaj, moi drodzy Simowie. Bo ja mówiłam, że macie tutaj postarać się, czy nie, postarać się o dziecko, ale barabara bara zrobić. Zrobicie je czy nie? No, proszę bardzo, no. I proszę bardzo, jak świętować? To świętować, no, przynajmniej się udało, a jak skończysz, to możemy również rozmnażać żabkę, stworzyć parkiet plazmy, się napić troszeczkę plazmy. I Loki też ma wkrótce urodzinki. Uuu, i trzeba posprzątać. Więc y, tutaj trzeba zrobić, ty nie jesteś już zazdrosny, co nie? Nie, bo tutaj już mieliśmy obawę przed tej zdradą, więc tutaj już z tym sobie poradziliśmy, ale jednak tutaj no najlepiej nie było. Ja cię poproszę, żebyś poszła spać, tak? Zapraszam, zapraszam do spania. Wszyscy śpią ładnie i również za chwilę poprosimy również Leszka, żeby sobie poszedł spać, żeby tę wampirzą energię sobie tutaj troszeczkę odrobił, bo troszeczkę mu spadła, więc trzeba byłoby to zrobić. No co? Potrzebujemy jeszcze przemienić jednego Sima, poszkolić jednego Sima z naszych potomnych, więc tutaj też myślę, że sobie może Magnolię zaprosimy w następnym odcinku, żeby ją tutaj poszkolić i żeby wykonać ten etap aspiracji, bo to nie jest ostatni, tak? Nasz tutaj jeszcze czeka nas później kolejny, czyli przyjaźni się z pięcioma potomnymi i wam wampirzym mistrzem, czyli coś, nad czym na pewno troszeczkę dłużej będziemy pracować, a więc to takie szybkie niestety nie będzie. A więc jeszcze raz wszystkim życzę wam wszystkiego najlepszego na nowy rok. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeszcze dzisiaj, jakby ktoś oglądał ten odcinek w sobotę, to będzie live o godzinie 17, taki przedsylwestrowy, więc serdecznie raz, wszystkich, którzy mają czas, zapraszam. Oczywiście dziękuję wspierającym, za wspieranie tego kanału. Serdeczne, serdeczne, serdeczne dzięki dla Was, w szczególności dla Adryliny I do usłyszenia, do zobaczenia. Susu. Su.